przedstawiam wam moje nowe karmidełka. Co prawda już widzieliście je na jednym z moich filmów, ale dzisiaj przyjrzymy się im bliżej. Wykonywałem to sam, blachę wyginałem, blachę posiadałem, także nie liczyłem się z zakupem materiału, a więc koszt wyprodukowania tych wszystkich karmidełek oparł się jedynie na nitach i tam powiedzmy wiertło jedno i trochę prądu, no i oczywiście czas. To są początkowe, gdzie się pojawiają tutaj takie krawędzie, które no nie podobają mi się, są niezbyt bezpieczne, ale w późniejszych już zacząłem stosować inne rozwiązanie, że no, pozbyłem się tych newralgicznych punktów. Spełniają swoje zadanie, pracują blisko tydzień, dobrze mówię? Tak, może nie, nie działają tak jak oryginalne, bo to powinno się zasypać i powinno ubywać, nie? Ale najbardziej mi chodziło o to, żeby móc nasypywać z zewnątrz, no i oczywiście, żeby królik się nie wydostał. Jak widać, i sobie radzi mamuśka, która jest największa, i sobie radzą małe. Czyszczenie odbywa się poprzez otwarcie po prostu klatki i mamy tam otwór. Po prostu wyciągam to ręką. Także tak to wygląda. Tu już nie ma w ogóle tych krawędzi. On jest, można powiedzieć, bezpieczny. Przymocowane są na stałe. Także no jedynie opróżnianie odbywa się poprzez otwarcie i z tamtej strony, jak pokazywałem. Dobra, teraz zobaczcie, jak to powstało.